Onet rano, Onet wiem. Dzisiaj razem ze mną Alina Czyżewska, sieć obywatelska.pl, aktywistka Watchdog Polska, aktorka również. Ale dzisiaj akurat nie w tej roli. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będę rozmawiała na taki temat, bo rozmawiać będziemy na temat studniówek, które przynajmniej mnie osobiście kojarzą się z takim fajnym, ciekawym wydarzeniem, podsumowaniem tego, co działo się przez 4 lata będąc w liceum, z trochę wejściem w taką dorosłość, no i z przygotowaniem do tego, co będzie później, czyli ciężka nauka do matury. Okazuje się jednak, zaczęłaś się zagłębiać w ten temat, że to jest trochę poważna kwestia i bardzo częste łamanie praw uczniów. Tak, właściwie to łamanie dotyczy, wystarczy wpisać w Google regulamin studniówki, wyskoczą nam regulaminy. W ogóle regulaminy jakkolwiek nie powinny się w ogóle znaleźć. Studniówka, jeżeli odbywa się poza szkołą, jest zawsze imprezą prywatną. Tak jak nasze wspólne wyjście do kina, tak jak wesele, czy jak na przykład 30. urodziny robione w knajpie. Nie ma innych ram prawnych, nie ma w ogóle ram prawnych na to, żeby studniówka odbywająca się w hotelu, w restauracji zakwalifikowana była jako zajęcie edukacyjne czy wyjście grupowe. My cały czas zapominamy, i to nie tylko w szkołach, że obowiązuje system prawny, którego podstawą jest konstytucja. Artykuł 7. Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dotyczy to również szkół. A nauczyciele, jak rozumiem, nauczyciele, no bardziej pewnie dyrekcja wychodzi z założenia, że tak samo studniówka traktowana jest jak lekcje, czyli oni mają wpływ na to, co się dzieje, jak się dzieje, z kim się dzieje i chcą, żeby uczniowie w 100% byli od nich w tej kwestii zależni. Tak, i nawet zabrania się na przykład dorosłym osobom pić alkoholu na takiej studniówce. Mm-hmm. Na ich prywatnej imprezie. Cały czas powtarzam, to jest prywatna impreza. Prawo pozwala tylko i wyłącznie regulować, na przykład zakaz, znaczy nawet nie regulować, ten zakaz picia alkoholu wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. I są miejsca, gdzie jest zakaz spożywania alkoholu i to są szkoły. Więc jeżeli studniówka, tak jak zwyczaj nakazuje, odbywa się w szkole, zagwarantowany jest zakaz wynikający z ustawy, z wyższego prawa. Żaden regulamin nie może tworzyć nowych praw i nie może łamać konstytucji. Tymczasem szkoły bardzo, bardzo powszechnie mają takie przekonanie, że jak oni coś wpiszą w regulaminie czy w statucie, to to obowiązuje. Nie, mamy hierarchię aktów prawnych. Każdy regulamin musi się zgadzać z powszechnie obowiązującym prawem. I jeżeli można pić w wieku, kupować alkohol w wieku 18 lat, żaden komitet studniówkowy, ani żadna szkoła nie może tego zakazać, jeżeli studniówka odbywa się w hotelu. Mm-hmm. Mamy równość wobec prawa. Jeżeli w hotelu jest bar i mogą kupić alkohol goście hotelowi, to również studniówkowicze mogą kupić. Mm-hmm. Alkohol to jest jeden z takich mnóstwa wątków, które pojawiają się przy okazji właśnie kwestii związanych ze studniówką. Teraz jest styczeń, to jest taki sezon mocno studniówkowy właśnie, więc jak rozumiem, zainteresowałaś się tym tematem, ponieważ mnóstwo młodych ludzi, pomijając, że zaczęło w sieci wpisywać swoje uwagi, komentarze na temat tego, z czym mają problem, ale zaczęli się do ciebie też zwracać w tej kwestii i dlatego się tym zainteresowałaś. I tak myślę, że ten alkohol to jest, tak jak mówię, jeden z tysiąca problemów, które urastają do rangi jakiegoś globalnego problemu. Tak, w ogóle powiedzmy w ogóle, z jakimi absurdami prawnymi mamy do czynienia. Czyli na przykład w tych regulaminach trzeba... regulamin mówi, że trzeba są załączniki do regulaminu, a w nich trzeba podać dane osobowe swojej osoby towarzyszącej, łącznie z numerem PESEL. Nie wolno pobierać danych osobowych. Mogą to robić tylko odpowiednie, w odpowiednich sytuacjach określonych ustawami. Nie może osoba prywatna, czyli komitet studniówkowy, żądać mojego PESEL-u, numeru PESEL, ani osoby towarzyszącej. Poza tym szkoły też mówią, że niektórzy nauczyciele, że nie można iść na studniówkę z osobą tej samej płci. Mm-hmm. Co jest dyskryminacją i jest łamaniem konstytucji, ponieważ zgodnie z konstytucją nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym. Mm-hmm. Koszty też są chyba gigantyczne, tak, prawda? To każda szkoła ustala, ale tam w tych kosztach, pomijając to, że płacę za swój udział, za udział osoby towarzyszącej, to jeszcze muszę fundować chociażby, nie wiem, nauczycielom, którzy nie mają ze mną nic wspólnego, dobrą zabawę. To od razu powiedzmy, że tak, jeżeli jest tak, jak powinno być, czyli że to naprawdę uczniowie organizują i są gospodarzami. To jest impreza składkowa. I jeżeli chcemy zaprosić gości, oczywiście, że im fundujemy.
czyli nasi nauczyciele, którzy nas uczą, nasz dyrektor, którego lubimy i szanujemy. Natomiast bardzo często zdarza się, że już w trakcie organizacji studniówki młodzież dostaje taki rozkaz, że mają zaprosić również innych nauczycieli ze szkoły, których nie uczyli. Czyli zwiększają im się koszty. Muszą zwiększyć, a to są naprawdę koszty rzędu teraz za parę 600 zł, 700 zł. To już jest absurd. Mm-hmm. To już są absurdalne rzeczy. Jeszcze inna rzecz. Osoby, które zbierają pieniądze, to jest bardzo różnie. Czasami zbierają komitety studniówkowe złożone tylko z rodziców. Czasami te komitety są mieszane rodzicielsko-nauczycielskie albo też uczniowskie. Tylko że to jest tak, jeżeli idziemy do kina, i zrzucamy się na taksówkę, popcorn i tak dalej, po prostu robimy zrzutę, wliczamy w to, bilety będą tyle, popcorn tyle i tyle, to ja mam prawo zobaczyć, ile tak naprawdę zapłaciłaś za te bilety, ile kosztowała ta taksówka. Mhm. Natomiast my powierzamy swoje pieniądze ludziom, którzy robią z tymi pieniędzmi właściwie nie wiadomo co. A jak pytają, ale dlaczego to tyle kosztuje? Ile zapłaciliśmy za tą salę? To jest nie twoja sprawa. Dzieciaki, młodzież, dorosłe osoby chodzące do szkoły z takimi sytuacjami się stykają. Mhm. Rozumiem, że ingerencja też z tego, co znalazłam w twoim tekście na temat tego, jak te studniówki wyglądają w bardzo wielu szkołach, bo to nie jest tak, że to jest jakiś odosobniony przypadek i to dotyczy dużych miast i miasteczek i wsi i tak samo. Ta ingerencja, pomijając, że właśnie osoby towarzyszące i podawania danych osobowych dotyczy nawet takich kwestii jak wygląd, jak ubiór. Tak, no właśnie. Taka podstawowa rzecz, zwłaszcza dziewczyny, no, traktują tę noc naprawdę wyjątkowo. To jest takie przejście w ten czas dorosłości i tak dalej. I te ograniczenia też się pojawiają, nawet tutaj. Tak, znaczy właściwie nakazy. Nie można nakazami regulować pewnych ram dotyczących współżycia społecznego i kulturowych. Jeżeli będziemy regulować wszystko, kogo my wychowamy? Wychowamy ludzi, którzy będą potrzebowali przykazów i nakazów, żeby wiedzieć, jak postąpić, co zrobić. Nie wychowujemy ludzi do samodzielności. Kwestia, że należy się ubrać, wypadałoby się ubrać ładnie, jest elementem kultury, a nie nakazów prawnych, bo taki regulamin jest prawny. Poza tym ci młodzi ludzie to doskonale wiedzą. Tak, no to jest taka oczywista. Ale jeżeli ja chcę ubrać się w sweter, mam do tego prawo. Pamiętamy ministra, który na zaprzysiężenie poszedł, chodził zawsze w swetrze. Czy dostał minusa od prezydenta albo uwaga premiera, do dzienniczka. Albo uwaga do dzienniczka, albo został wydalony z rządu, bo przyszedł. Nie, ponieważ to są wszystko elementy kultury i kultury nie wytworzymy nakazami, zakazami. Inny absurd, to jest ograniczenie w ogóle praw. Ostatnio zgłosił się do mnie uczeń, który w regulaminie wskazał taką rzecz, że uczeń nie może samodzielnie wyjść ze studniówki, opuścić studniówki. Jeżeli chce wyjść przed 4 rano, czyli oficjalnym zakończeniu studniówki, musi przyjechać po niego mama albo tata, po dorosłą osobę. Jeżeli nie, to będzie przetrzymane do godziny 4 rano. Czyli nie może wyjść o północy i nie wiem, pojechać sam do domu, nie mimo może. Że jest dorosły. To jest też jakiś dziwny pomysł, budowanie sobie takiego poczucia przez komitet organizacyjny, że my jesteśmy za nich odpowiedzialni. Nie, drodzy państwo, nie jesteście za nich odpowiedzialni. Jak się napiją w trakcie studniówki, wybiją szybę, każdy odpowiada samodzielnie. Woła się wtedy policję. Jeżeli chcemy, żeby byli jak dorośli ludzie, traktujmy ich jak dorosłych ludzi, bo jeżeli ktoś wybije szybę na ulicy, nie wzywamy dyrektora, nie wstawiamy mu jedynki, tylko wzywamy policję. I to samo dotyczy dorosłych ludzi. Jeżeli wybije 17-latek, odpowiadają jego rodzice. Znowu, nie szkoła, nie dyrektor, nie komitet organizacyjny. Rodzice. Tak, ale też na pewno nie brakuje osób, które nie mają ochoty brać udziału w tego typu przedsięwzięciu. Nie chcą iść na studniówkę z jakiegoś powodu. Albo jak idą, to nie wiem, nie chcą tańczyć poloneza. A to wszystko jest to, o czym mówiłaś. Narzucane. Musisz, masz przyjść, bo jak nie, to poniesiesz tego konsekwencje. W swoim tekście pojawił się taki przykład, że jeżeli ktoś nie będzie chciał zatańczyć poloneza, to może się odbić na jego ocenie z WF-u. Tak, tak. To jest takie rozszerzanie sobie jakiegoś władztwa, przyznawanie sobie władztwa, które nie wynika znikąd, tylko z własnego widzimisię i niestety z tego, jak wyglądają współczesne szkoły w Polsce, gdzie rozumienie, szanowanie, przestrzeganie prawa naprawdę pozostawia w wielu miejscach bardzo wiele do życzenia. I to nie jest tak, że jeżeli młodzieży nie upilnujemy, to coś się stanie. Jeżeli oddamy, zachowamy się zgodnie z prawem, przestaniemy je łamać w związku z studniówkami i jeżeli dzieciaki, młodzież, dorośli ludzie 18-letni chcą mieć studniówkę, niech sobie ją sami zorganizują i wtedy wezmą odpowiedzialność. Wtedy będą uważali, żeby się nic nie stało, ponieważ to oni będą za to odpowiadali. Rodzice, przestańcie wyręczać. Jeżeli to ma kosztować 700 zł,
nie, nie róbcie tego. Jeżeli uczniowie chcą, niech sobie zrobią zrzutkę z własnych kieszonkowego. Ale żeby wiedzieli, na co te zrobią pójdą. Kiermasz, niech zrobią jakąś wyprzedaż szkolną i z tego sobie sfinansują taką studniówkę. Nie, jeżeli ich wyręczamy we wszystkim, no to proszę bardzo, potem mamy roszczeniowe bachory to i tak co dalej. Poradziła tak takim... łatwo powiedzieć o młodzieży, że to są roszczeniowe bachory, które same sobie nie zorganizują. Jak nie zorganizują, to nie będą miały. Niech się tego nauczą. Poza tym, ja znam młodzież od innej strony. Jest świetna grupa prowadzona przez młodzież zgromadzona wokół takiego fanpage'a Kogutorium. Jest Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Drodzy Państwo, wejdźcie na te grupy i zobaczcie, jaka tam jest młodzież, która sama sobie organizuje taką pomoc prawną, interweniuje w przypadkach, kiedy są łamane prawa uczniów. Co byś poradziła właśnie tym osobom, które do ciebie się zgłaszają, tym uczniom, którzy opowiadają te wszystkie absurdy, które mają miejsce w związku z organizacją studniówek? Co oni mogą zrobić? Przede wszystkim to w tym artykule, który jest na naszej stronie sieci obywatelskiej World Doc Polska, zamieściłam taki wniosek o informację publiczną, którą wysyła się do dyrektora szkoły. Tam są zapytania, które jasno dowodzą, że studniówka nie jest imprezą szkolną. Czyli na przykład umowa z hotelem, umowa z DJ-em. Jeżeli szkoła nie ma takich umów, znaczy, że ona tego nie organizuje. Poza tym ewidencja czasu pracy nauczycieli. Jeżeli oni są w tym czasie w pracy, to jakie mają nadgodziny? Czy to są nadgodziny, czy to jest jakiś inny wymiar pracy nauczyciela? Poza tym każda szkoła na każde wyjście, czy to jest muzeum, czy to jest wycieczka, jest osobne rozporządzenie, które mówi o tym, jaka dokumentacja, jaki rejestr, gdzie to musi być wpisane. Poprośmy o wypis z tego rejestru. Okaże się, że nie ma studniówki w tym rejestrze, ponieważ nie istnieją ramy prawne, żeby zakwalifikować tą studniówkę. Więc jeżeli napiszemy taki wniosek o informację publiczną i otrzymamy na piśmie, że nie mamy takich umów, nie ma takiego rejestru, to proszę Państwa, to nie jest w takim razie impreza szkolna. Jeżeli nie jest impreza szkolna, nie możecie narzucać nam żadnego regulaminu. I wszędzie, nawet w szkole, gdyby to była studniówka organizowana w szkole. Obowiązuje powszechnie obowiązujące prawo. Uczeń może wyjść ze studniówki, to jest też inny absurd, że uczeń nie może wyjść, opuścić budynku, na przykład na papierosa, jakby palenie papierosa było naprawdę najgorszą rzeczą w życiu, która może spotkać. Ale nie może wyjść, znaczy może wyjść, ale już nie wróci z powrotem. I na przykład wydał na studniówkę na siebie osobę towarzyszącą 600-700 zł tak, i nie może wrócić, bo wyszedł na chwilę. Palenie papierosów nie jest łamaniem prawa. Mogę sobie wyjść nie i jest zapalić. Zakazane w tym Nawet kraju. Mogę mieć 17 lat i wyjść zapalić. To jest moja odpowiedzialność. I nie może szkoła, nauczyciel, ani nawet rodzic zabraniać uczniowi wyjść na papierosa. No ja mam nadzieję w takim razie, że kochani młodzi, dorośli, że ten styczeń jednak i luty będzie dla was wyjątkowy i te studniówki zapamiętacie, ale z tej dobrej absolutnie strony przynajmniej. Ja coś takiego w głowie mam. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Alina Czyżewska, jeżeli macie pytania, wątpliwości, znajdźcie tę kobietę w sieci, a na pewno w kwestiach studniówkowych wam pomoże. Dziękuję ślicznie za to spotkanie. Dziękuję za wspólne Onet Rano i Onet Wiem. Dzisiaj piątek, więc zapraszamy w poniedziałek od 7:55. Do zobaczenia.